zanim zacznę, spytam, czy ktoś chciałby się może czymś podzielić, co aktualnie jest istotne, bo ja niekoniecznie dzisiaj muszę mieć sztukę. A jeśli nie, to nie, nie będziemy dzisiaj o płaszczu mówić, przepraszam. Zmiana planu. Rzadko mi się to zdarza, chociaż ostatnio drugi raz z rzędu, że kiedy przyszedłem do zgromadzenia i modliłem się w trakcie, jakby Bóg odrobinę zmienił moje plany na temat tego, co mam do powiedzenia. Wierzę, że to od Boga jest. Chciałem dzisiaj powtórzyć coś, co już było powiedziane. Nie w tym miejscu. Mianowicie chciałem powtórzyć część nauczania na temat rodziny Pana Jezusa. Nauczania, które wygłosiłem już przy okazji naszego wyjazdu świątecznego. Świątecznego wyjazdu do Wisły, gdzie obchodziliśmy, jak to ktoś powiedział, urodziny pańskie. Bardzo podoba mi się ten termin, bo istotnie nie wiemy, jaka była data, prawda? Nie wiemy, ale skoro ten dzień przyjęto, to nazwijmy to, że jest to urodziny, że są to urodziny, jest to święto. Chciałbym dzisiaj zmierzyć się odrobinę z tym takim ogólnym obrazem, który funkcjonuje gdzieś w naszym społeczeństwie. I ten obraz, wiecie, przedstawiają go szopki pod choinkami, wiecie, wół i osioł, trzech króli, Maria, Józef i maleństwo w żłobku. Nad tym wszystkim kometa. Ja nie mówię, że ten obraz jest zupełnie nieprawdziwy, jednak chciałbym zadać parę takich dość istotnych pytań dotyczących tego obrazu. Chciałbym zacząć od Ewangelii Łukasza, pierwszego rozdziału, gdzie jest przedstawiony. I fragment tylko przeczytam. Od wiersza 26 do wiersza 37. A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef, z domu Dawidowego. A pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł do niej anioł: nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając, anioł rzekł jej: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. A oto Elżbieta, krewna Twoja, którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej. Jest już w szóstym miesiącu, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I anioł odszedł od niej. Pierwszą taką rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest mianowicie pewna różnica
różnica, którą widać pomiędzy wszystkimi przekładami Biblii dokonanymi przez katolików i wszystkimi przekładami pozostałymi, powiedzmy to tak. Może nawet nie muszę koniecznie sięgać, ponieważ wszyscy wiedzą, że pozdrowienie anielskie jest fragmentem modlitwy odmawianej przez katolików, modlitwy Zdrowaś Mario. I powiedzcie mi, czy tam jest przypadkiem tak, jak jest tutaj, w 28 wersecie, i rzekł do niej: bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Nie jest tak. Ta modlitwa mówi tak: zdrowaś Mario, łaskiś pełna. Tak? No ci wszyscy, którzy katolikami kiedyś byli, to wiedzą, że tak jest. Otóż, a u nas jest łaską obdarzona. Czy jest jakaś istotna różnica pomiędzy tymi dwoma tłumaczeniami? Wiecie, kiedy się zajrzy do słownika greki, świder główny na przykład, no to tam są oba możliwe przekłady. Jest zarówno łaską obdarzona, jak i łaskiś pełna. No bo w języku polskim tłumaczy się na oba te sposoby. Ja sobie zadałem odrobinę trudu i zajrzałem, jakież też tam słowo występuje w Grece. Tam występuje greckie słowo kerihatomene. I to jest jedyne miejsce, gdzie ono występuje w całym Nowym Testamencie. W żadnym innym miejscu nie ma takiego słowa. Co ciekawe, gdybyśmy zajrzeli do Ewangelii Jana, sam początek, trzymajcie tam palcem, bo tamtego miejsca nie opuszczamy jeszcze. Ewangelia Jana 1,14. Jest mowa o Panu Jezusie. To jest tak zwany prolog Ewangelii Jana, który zaczyna się: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. W 14 wersecie jest tak: a Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Zwróćcie uwagę, że tutaj też jest pełne łaski. I kiedy się zajrzy do tego fragmentu, to okazuje się, że w języku greckim, w którym spisana została Biblia, występuje tam wyrażenie pleres. A w kerihatomene występuje rdzeń wyrażenia charizma, czyli dar. Słyszycie to charizma, kiedy się mówi kerihatomene? Bo ja słyszę. Nie jest mi potrzebny tutaj żaden słownik, żeby to usłyszeć. A słyszycie pleres, kiedy mówię kerihatomene? Bo ja nie słyszę. Czyli możemy dojść do takiego wniosku, że chociaż to wyrażenie tłumaczone jest jako łaski pełna, tłumaczone tak jest ze względu na wielowiekową tradycję mówiącą o tym, że Maria jako ta poczęta bez grzechu od narodzenia była pełna łaski, to jednak grecki oryginał nie daje do tego podstaw. Zresztą, gdybyśmy wrócili do Ewangelii Łukasza, to w tym samym pierwszym rozdziale od 46 wersetu zaczyna się coś, co nazywane jest Magnifikat. I rzekła Maria: wielbi dusza moja Pana, i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżoność służebnicy swojej. Słuchajcie, kto potrzebuje Zbawiciela? Uwaga, ratownika, bo tak się to powinno tłumaczyć. My mamy specjalne słowa, ale na przykład Niemcy nie mają. Niemcy mówią Retter. Ratownik po prostu. Ratownik. Ratownika potrzebuje ktoś, kto tonie. Ktoś, kto jest w płonącym domu, tak? Ktoś, kto jest w górach i złamał nogę. Czyli ktoś, kto nie potrafi uratować się sam. Bóg jest Zbawicielem od grzechu.
od naszego beznadziejnego stanu. To powiedzcie mi, czy Maria może być łaski pełna, skoro mówi, że Bóg jest jej Zbawicielem? Ona sama to wyznaje, że potrzebuje Zbawcy, że potrzebuje Ratownika. Gdyby chcieć poszukać odrobinę szerzej, to ten wyraz kerichatomene używany był w dwóch kontekstach. Było to wyrażenie o charakterze prawniczym, które oznaczało ułaskawienie, dosłownie, kiedy skazaniec potrzebował łaski, był winny, przyznawał się i władca jakiś chciał go ułaskawić, wtedy to wyrażenie było używane. Jesteś ułaskawiony. Czyli obdarzony łaską, tak? Dokładnie tak jest w naszym tekście. Łaską jest obdarzona. Albo obdarowana. I drugi przypadek to było dawanie jałmużny komuś, kto jest skrajnie biedny. Komuś, kto już nie miał nadziei żadnej. Czyli skazaniec i biedak. List do Rzymian, albowiem wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Wszyscy, znaczy wszyscy. I poprzestańmy na tym. I nie wczytujmy w ten tekst czegoś, czego w nim nie ma. Z tego miejsca chciałbym sięgnąć jeszcze do Ewangelii Mateusza. Ewangelia Mateusza, również pierwszy rozdział. Mamy, jak wiecie, kilka opisów. Chciałbym przeczytać od wersetu 18 z pierwszego rozdziału do wersetu 21. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. A gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego i urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego. I jeszcze chciałbym przeczytać końcówkę tego fragmentu, wersety 24-25. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Zwróćcie uwagę, przyjął żonę swoją. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Na początku chciałbym się zająć kwestią takiego określenia, które tam pada. Zanim się zeszli, okazała się brzemienną. I była poślubiona, ale oni jeszcze się nie zeszli. Czyli krótko mówiąc, nie mieszkali razem. Czyli krótko mówiąc, nie obcowali jeszcze. Maria słusznie się mówi, że była dziewicą. Z tego powodu, że ślub w Izraelu był jakby dwuetapowy. Pierwszy etap można by określić, był podobny do naszego narzeczeństwa. A później następował etap drugi, kiedy zamieszkiwali razem. Czy dziś tak jest, tego nie wiem, ale gdybyśmy zajrzeli do Księgi Mojżeszowej, do 5 Mojżeszowej, rozdział 22, to dowiemy się czegoś odnośnie tego zniesławienia. Dla mnie ten tekst nigdy nie był tak w pełni jasny,
dopóki solidnie nie przeczytałem, co też mówi prawo mojżeszowe, o którym Krzysiek dzisiaj wspominał notabene, na temat tego zniesławienia. 13 do 21. Jeśli mężczyzna pojmie dziewczynę za żonę i złączy się z nią, a potem uprzykrzy ją sobie i wytoczy przeciwko niej ubliżające zarzuty i zniesławi ją, mówiąc: pojąłem tę kobietę za żonę, lecz gdy złączyłem się z nią, stwierdziłem, że nie była dziewicą. Wtedy ojciec i matka jej wezmą i przyniosą dowody dziewictwa tej dziewczyny do starszych miasta, do bramy. A ojciec dziewczyny powie do starszych: moją córkę dałem temu mężczyźnie za żonę, lecz on uprzykrzył ją sobie. I oto wytacza ubliżające zarzuty, mówiąc: stwierdziłem, że twoja córka nie była dziewicą, lecz tu są dowody dziewictwa mojej córki. I rozłożą bieliznę przed starszymi miasta. Wtedy starsi miasta wezmą tego mężczyznę i ukarzą go. Nałożą na niego grzywnę w wysokości 100 srebrników i dadzą ojcu tej dziewczyny, gdyż zniesławił dziewicę izraelską. Pozostanie ona jego żoną i nie będzie mógł jej oddalić przez całe życie. Popatrzcie, zniesławił dziewicę izraelską. Nie chciał jej zniesławić. Rozumiecie, o co chodziło? On miał podstawy, bo ona była w ciąży. On nie chciał zniesławić Marii. Z tego powodu zdecydował się ją opuścić. Mógł to zrobić. Wyszłoby na niego, że to jego jest dziecko. Nikt by się nie dowiedział. Ale poczytajmy jeszcze dalej. Ten sam rozdział. Aha, a jeśli się okaże, oczywiście dalej jest, jeśli się okaże, że miał rację, no to ją ukamienują, nie? 25 werset tego samego rozdziału. Jeśli mężczyzna napotka zaręczoną z kimś dziewczynę na polu, zniewoli ją, złączy się z nią, to ten mężczyzna, który się z nią złączy, sam poniesie śmierć. Ale dziewczynie tej nic nie uczynisz. Dziewczyna ta nie zasłużyła na śmierć. Ze sprawą tą jest podobnie, jak gdy ktoś powstanie przeciwko swojemu bliźniemu i zabije go. Wszak napotkał go na polu, wszak napotkał ją na polu, dziewczyna zaręczona była z innym, wołała o pomoc, lecz nikt jej nie udzielił pomocy. Jeśli mężczyzna napotka dziewczynę, dziewicę niezaręczoną, pochwyci ją i złączy się z nią, i tak się ich zastanie, to mężczyzna, który się z nią złączył, da ojcu dziewczynę 50 srebrników, a ona zostanie jego żoną za to, że ją znieważył. Nie będzie mógł jej oddalić przez całe swoje życie. Wiecie, Józef nie był pewny co do Marii. Ja mu się nie dziwię. Musiał się pojawić anioł. Musiało się zdarzyć zdarzenie nadzwyczajne. Bo on, ja go rozumiem, on nie chciał być z kobietą, która była mu niewierna wtedy, kiedy już poślubiona była. A nie mógłby jej oddalić, wyszło na to. Więc podjął pewne kroki. Stwierdził: dobra, niech będzie na mnie. Przeprowadzę się gdzieś. Może ona ma rację, może nie ma racji. Pewno z nim rozmawiała, pewno mu opowiadała, jak to było. I wtedy pojawia się anioł Boży. W nadprzyrodzony sposób, bo taka potrzeba była istotnie, przekonuje Józefa o tym, żeby przyjął do siebie swoją żonę. Jeśli wrócimy do Ewangelii Mateusza, to tam jest jeszcze jedno określenie. Obcować. W 25. Ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Nie obcować dopóki. Cóż też w tym znaczy? Cóż też w tym wersecie może oznaczać wyrażenie obcować? Są jakby dwie ścieżki, w które idą nauczyciele katoliccy, chcąc jakby uniknąć oczywistego znaczenia tego tekstu. Pierwsza ścieżka to jest takie bez uzasadnienia przyjęcie, że nie obcować
że nie obcował z nią do póki, ale my wiemy, że wstrzemięźliwość Józefa trwała dłużej. My wiemy, nie wiemy skąd, wiemy, ale. My wiemy, bo tak pasuje nam. To jest jedyne rozwiązanie. A druga możliwość, którą przyjmują nauczyciele katolicy, jest taka, że nie obcować znaczy nie przebywać. Nie, jakby nie kontaktować się. Przypominacie sobie fragment z Ewangelii Jana, kiedy uczniowie się dziwią, że Pan Jezus rozmawia z Samarytanką. Gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. Oprócz tego, że jest to zabieg nieuprawniony, to ponieważ jest to wczytanie znaczenia danego słowa z innego tekstu w ten tekst, a przecież znaczenie słowa określa kontekst jego użycia w najprostszy sposób. Wiecie, gdyby chcieć wczytać z historii o Panu Jezusie i o Samarytance znaczenie słowa obcować w ten kontekst, czyli chcieć wczytać to, w jaki sposób nie obcują Żydzi z Samarytanami tu, no zastanówmy się, co by to oznaczało? Żydzi nie obcują z Samarytanami. Przypominacie sobie takie stwierdzenia, czyż nie mówiliśmy, że jesteś Samarytanin do Pana Jezusa? Bycie Samarytaninem to była ostateczna obelga. Samarytanin i celnik. To jest ostateczna obelga. Pamiętacie przypowieść o miłosiernym Samarytaninie? Jakie były stosunki pomiędzy Żydami a Samarytanami? Czy naprawdę chcemy w rodzinę pańską wczytać to znaczenie słowa nie obcował? Dla mnie zakrawa to na ostry obłęd. Nie można. To jest zupełnie bez sensu. Tak, to jest zupełnie bez sensu. Spójrzmy na kontekst. Poprzedni werset. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański, przyjął żonę swoją. Czy więc nie obcował z nią tak, jak Żydzi z Samarytanami? Jest teoria taka, która mówi, że oni dopiero spotkali się w Betlejem. Zupełny absurd. Skoro przyjął żonę swoją, to przyjął ją gdzieś, do swojego domu. Po prostu. Ja myślę, że to założenie wstępne jest błędne na starcie. Tak. Założenie, że Maria była zawsze dziewicą. To jest założenie. I teraz, jeśli coś nie pasuje do założeń, to trzeba zmodyfikować, tak? Tak zrobić, żeby pasowało. Ale w klimacie żydowskim brak dzieci, albo mało ilość dzieci, ja o tym powiem. Powiesz jeszcze, to było znakiem braku błogosławieństwa. Tak. Więc współżycie małżonków to nie jest nic złego, niestosownego, nie? Wróćmy jeszcze na chwilę do Ewangelii Łukasza i zobaczmy, jak te rzeczy postępowały naprzód. Maria następnie udaje się do swojej krewnej, nie wiemy jakiej krewnej, Elżbiety, żony Zachariasza, która w starości poczęła Jana Chrzciciela. Jana Chrzciciela, który będzie wielkim mężem Bożym, ostatnim, największym mężem Bożym Starego Testamentu. Nie będę w tej chwili omawiał tej historii, ona jest bardzo interesująca. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze na kilka rzeczy uwagę. Mianowicie w drugim rozdziale, w wersecie 22, mamy jakby kolejny fragment tego, co Józef z Marią robią. A gdy minęły dni oczyszczenia ich, według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby stawić przed Panem. O co chodzi z tymi dniami oczyszczenia? To jest dość interesujący fragment i chciałbym, żebyśmy zajrzeli do trzeciej księgi mojżeszowej. Trzecia Mojżeszowa 12, 1-3.
Bo to też jest często fragment, który jest niezrozumiały. I mówi Pan do Mojżesza tymi słowy. Powiedz synom izraelskim tak. Jeśli kobieta zajdzie w ciążę i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez 7 dni. Tak samo jak w dniach krwawienia miesięcznego będzie nieczystą. 8 dnia obrzezany zostanie jego napletek. Potem pozostanie ona w domu przez 43 dni. Z powodu krwi oczyszczenia nie będzie dotykać żadnej rzeczy świętej i nie będzie wchodzić do świątyni, aż skończą się dni jej oczyszczenia. Powiedzcie mi, czy Maria była bez skazy w kontekście tego tekstu, skoro potrzebowała oczyszczenia rytualnego? Widzimy więc, że po 8 dniach Pan Jezus trafia do Jerozolimy. Proszę. Można tym narzędziem jeszcze dodać. Bo jeżeli ona potrzebowała oczyszczenia, to znaczy, że nastąpiło krwawienie. Tak. To jest oczywiste. I teraz zetknęliśmy się z tym, że jest taka teoria, która głosi, że Pan Jezus nie przebił jej łona, tylko że jakby... W cudowny sposób, tak. Że w cudowny sposób przeniknęło przez łono, przeniknął przez łono Marii, i że Maria była zawsze dziewicą. Tak. A to świadczy o tym właśnie kwotą, świadczy o tym, że nastąpił normalny poród. Tak, tak, tak. Mamy tutaj jasny dowód naturalnego porodu. Maria potrzebowała rytualnego oczyszczenia. Jak w dniach, jak po krwawieniu miesięcznym, tak to pisze, tak. Następnie składają ofiarę, która jest ofiarą oczyszczenia. To są dwie pary synogarlic albo dwa gołąbki. To jest też przepis, który znajduje się w tej samej trzeciej księdze Mojżeszowej, tylko że w 5 rozdziale. Może dzisiaj się powstrzymam i nie będę tego czytał, bo zegar jest nieubłagany. Teraz chciałbym jeszcze na chwilę sięgnąć do Ewangelii Mateusza, 2 rozdziału. Mateusz, 2 rozdział, wersety 8-11. Jest mowa o mędrcach, 3 mędrcach. I posłał ich do Betlejem i rzekł, idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziedzińcu. Herod ich posyła. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. A doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymali się. I ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I weszli do domu, ujrzeli dziecię i Marię, matkę jego. I upadwszy, oddali mu pokłon. Potem otworzyli swoje skarby i złożyli w darze złoto, mirlo i kadzidło. Zwróćcie uwagę, mędrcy oddają pokłon Panu Jezusowi i tylko Jemu. To jest dość istotne. I jeszcze jeden szczegół, bardzo istotny. Mianowicie, Józef i Maria w tym czasie w Betlejemie mają już dom. Prawdopodobnie minęły około 2 lata. Około 2 lat minęło. Jeśli pozostaniemy jeszcze, jeśli jeszcze na chwilę wrócimy do Ewangelii Łukasza, to chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. 41 werset 2 rozdziału. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. To jest dość istotny fragment. Z tego powodu, że wiecie, z Nazaretu do Jerozolimy jest około 160 km. To jest co iść. Wiecie, tak, takiego wprawnego piechura to jest 5 dni drogi. Ale jeśli Maria była
z małym dzieckiem, to myślę, że zatrzymanie się w Betlejem, skoro chcieli codziennie, co roku do Jerozolimy chodzić, było jak najbardziej rozsądne w tej sytuacji. Dalej mamy ucieczkę do Egiptu. Ucieczkę do Egiptu mamy u Mateusza 2:13. A gdy oni odeszli, jest mowa o tych mędrcach, ukazał się we śnie anioł pański Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu. A bądź tam, dopóki nie powiem ci, albowiem Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się wypełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem swojego syna. Następnie jest rzeź niemowląt. No, to już nie do końca są niemowlęta, bo dwulatki to już trochę mówią. I od 19 jedźmy dalej. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc: wstań, weź dziecię oraz matkę, idź do domu, do ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci, którzy nastawali na dziecię niemowlęcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim Herodzie, Betlejem leży w Judei, tak? Bardzo blisko Jerozolimy. Możemy zobaczyć na mapę. Betlejem tu jest. Bał się tam iść, ostrzeżony jednak we śnie, udał się do Galilei, a przyszedłszy tam zamieszkał w mieście zwanym Nazaret. Widzicie, wracają jakby do swojego pierwotnego miejsca zamieszkania, do Nazaretu. Gdybyśmy jeszcze raz wrócili do Łukasza, to i chciałbym przeczytać fragment Łukasza 2:40-52. A dziecię rosło i nabierało sił, było pełne mądrości i łaska Boża była z nim. A rodzice jego co roku chodzili do Jerozolimy na święto Paschy. A gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. A gdy te dni dobiegały końca i wracali, zostało dziecię Jezus w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli jego rodzice. A mniemając, iż jest pośród podróżnych, uszli dzień drogi i szukali go między krewnymi i znajomymi. A gdy go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając go. A po 3 dniach znaleźli go w świątyni, siedzącego wśród nauczycieli, słuchającego i pytającego ich. I zdumiewali się wszyscy, którzy go słuchali, nad jego rozumem i odpowiedziami. A ujrzawszy go, zdziwili się i rzekła do niego matka jego: synu, cóżeś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja, bolejąc, szukaliśmy ciebie. A on rzekł do nich: czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście o tym, że w tym, co jest ojca mego, ja być muszę? Lecz oni nie rozumieli tego słowa. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Próbują katolicy dowodzić, jakoby skoro Maria co roku podróżowała na święto, to nie mogła mieć więcej niż jedno dziecko, no bo ciąża 9 miesięcy. Słuchajcie, Izraelici 40 lat chodzili po pustyni. W tym czasie wymarło i urodziło się całe pokolenie. Z całą pewnością kobieta ciężarna może chodzić. Z całą pewnością. Nie mam cienia wątpliwości co do tego. W zborze jest siostra Ela, która będąc w ciąży pracowała jako listonosz. Aż do 9 miesiąca nosiła listy. Jeździła na rowerze. Więc nie jest to żaden dowód. Powiedzcie mi, która matka, mając jedno dziecko, przez cały dzień
nie sprawdziłaby w czasie jakiejś wycieczki czy pielgrzymki, co się z tym dzieckiem dzieje. 12-letnim dzieckiem. Wiecie co? Pytałem kobiety, które mają jedno dziecko. Absolutnie żadna. Nie ma takiej możliwości. Natomiast ja mam przyjaciela takiego z Poznania, Rafał. Wspaniały człowiek. On ma 5 dzieci. Często z tymi dziećmi podróżuje. Na wycieczki z nimi chodzi, wiecie, te odznaki turystyczne i tak dalej. Tylko w takiej sytuacji może się zdarzyć, że ojciec czy matka nie sprawdzą przez cały dzień, co dzieje się z najstarszym dzieckiem. Doświadczyłem tego. Idąc z nim, jego 5 plus nasze 2, to już było 7. Nie wiem, ile w tym czasie Maria miała dzieci. Gdyby miała tylko Jezusa, to byłaby niezwykle nieczułą matką. Na pewno nie była nieczułą matką. Ona miała taką drabinkę, prawdopodobnie. Właśnie to też wyobrażałam, że o czym, co ona by przez całą podróż miała robić, tak, jak nie zajmować się właśnie dzieckiem, tak? Popatrzmy jeszcze na fragment z Mateusza 13 rozdziału. Pan Jezus rozpoczyna swoją działalność. 13 rozdział Mateusza, wersety 55-56. Dzieje się to w ich mieście, w mieście Nazaret. Pan Jezus naucza w synagodze i oni się znowu zdumiewają nad mądrością Jego. Podobnie jak ci nad 12-letnim Jezusem w świątyni. Mówią tak. Od 54. I przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich. Tak iż się bardzo zdumiewali i mówili, skąd ta mądrość i te cudowne moce? Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma to wszystko? Słuchajcie, otwartym tekstem tekst wymienia imiona braci pańskich. Imion sióstr nie wymienia. Co najmniej dwie. Ale muszą być co najmniej dwie. No to ile tu mamy już dzieci? Policzmy. Jakub, Józef, Szymon, Juda i przynajmniej 2 siostry, to jest 6. 6 rodzeństwa. Pan Jezus jako ten najstarszy, przynajmniej 7 ich było w domu. No tak, ale oni mówią, że ten wyraz można tłumaczyć jako kuzyn. Ja mam proste pytanie, w jakiejże to konfiguracji logicznej może występować matka, ojciec i kuzyni? Powiedzcie mi, jeśli to jest próba identyfikacji, a wszystko wygląda na to, że jest to próba identyfikacji, kim on jest? Przecież jego ojciec i matka to są spośród nas. Jeśli to jest próba identyfikacji, to kto do próby identyfikacji przywołuje dalszych krewnych? Ja wam powiem, w jakich sytuacjach się przywołuje. Wtedy, kiedy dalszy krewny jest kimś niezwykle znanym. Na przykład jakimś, nie wiem, prezydentem, prokuratorem, kimś takim, tak? To powiedzcie mi, jeśli by chcieli po dalszych krewnych identyfikować Pana Jezusa, to dlaczego nie przywołano Jana Chrzciciela, który był powszechnie znaną postacią? To jest taka tylko prosta myśl. Dlaczego nie przywołano Jana Chrzciciela, a przywołano rzekomo kuzynów? Wiecie co? Jeśli, tak jak powiedzieliśmy, jeśli kontekst ma determinować znaczenie danego słowa, to podam wam pewien prosty przykład zdania, które ja wymyśliłem sam, które może być interpretowane w sposób prosty albo w sposób nieprosty. Słuchajcie, powiedzmy, że mamy takie zdanie. Baron von coś tam dłuższy czas siedział na zamku w Malborku. Co to zdanie znaczy? Co w tym zdaniu oznacza wyrażenie siedział? Był w więzieniu. Nie. Raczej mieszkał. W każdym razie przebywał. Ale uwaga,
Można to rozumieć w sposób drugorzędny. Nie, nie. Że jakiś baron założył odwrotnie spodnie, zamkiem błyskawicznym do tyłu, i kiedy przysiadł na ławce, no to wiecie, siedział na zamku. Akurat w mieście Malbork miało to miejsce. Rozumiecie to? Jeśli ktoś chce utrzymać tą drugą koncepcję, że to zdanie znaczy właśnie to, to powinien dostarczyć na to dowodów. Ponieważ to nie jest opcja zerowa. Takie tłumaczenie jest co najmniej dziwne i dla każdego zdroworozsądkowo myślącego człowieka jest to oczywiste. Podobnie tu. Dla każdego zdrowo myślącego człowieka nie ma takiej możliwości, żeby obok ojca i matki występowali kuzyni. Bez ich rodziców, tak. Jeszcze bez ich rodziców. Wiecie, co prawda Tomasz z Akwinu utrzymywał, podał takie stwierdzenie, że Maria musi być zawsze dziejewicą, ponieważ Józef nie mógłby jej zhańbić. Pokalać, o, nie mógłby pokalać Marii. Słuchajcie, to jest średniowieczne wczytywanie myśli średniowiecznych do tekstu Pisma. Gdzie Pismo mówi, że mąż, obcując ze swoją żoną, kala ją? Czy hańbi? Ja nie znajduję takiego uzasadnienia. Pamiętacie pierwsze przykazanie, które Bóg dał człowiekowi? Jeśli otworzymy pierwszą księgę Mojżeszową, pierwszy jej rozdział, i werset 28, to znajdziemy tam od 27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił im Bóg i rzekł do nich: rozradzajcie się i rozmnażajcie. To jest pierwsze przykazanie dane człowiekowi przez Boga. Pierwsze przykazanie w historii świata. Jak myślicie, czy Józef i Maria, będąc wzorem pobożności, mogli po prostu nie mieć dalszych dzieci? Nie mieć dzieci? Idźmy dalej. Księga Sędziów, 11:38. Córka Jetry. Jeftego, przepraszam. Wydarzyła się pewna sytuacja, która spowodowała, że ta młoda kobieta... 11:38, że ta młoda kobieta miała stracić życie. I jaka jest jej prośba? 11:30. Poprosiła tylko swojego ojca: niech to mi będzie użyczone. Pozostaw mi 2 miesiące czasu, abym mogła pójść i chodzić po górach i opłakiwać moje dziewictwo wraz z moimi towarzyszkami. Słuchajcie, wieczne dziewictwo to jest powód do płaczu dla Żydówki. Córka Jetry opłakiwała to, że miała na zawsze dziewicą zostać. Nie mieć męża. Z punktu widzenia etyki żydowskiej to jest powód do płaczu. To jest chore. Dalej. Pamiętacie córki Jakuba, jak konkurowały z sobą, która więcej urodzi dzieci? Żony Jakuba, tak jest. Pamiętacie Annę i Peninnę? Jak Anna płakała, bo Pan ją nie obdarzył potomstwem? Z tego się Samuel później rodzi. Wspaniały prorok Boży. I tak dalej. Przez całe pokolenie Żydówki pobożne konkurowały z sobą, która urodzi więcej dzieci. Kiedy sięgniemy do ostatniej księgi Starego Testamentu, do księgi Malachiasza, werset 2,
15. Czy nie ja, jeden Bóg, uczyniłem ją istotą z ciała i ducha? Jest mowa o żonie. Przeczytajmy od 14. Ja, Pan, jestem świadkiem między Tobą i między żoną Twojej młodości, której stałeś się niewierny, chociaż ona była Twoją towarzyszką i żoną związaną z Tobą przymierzem. Czyż nie jeden Bóg uczynił ją istotą z ciała i z ducha? A czego pragnie ten jeden? Potomstwa Bożego. I to był wyścig, w którym brały udział przez całe tysiąclecia pobożne Żydówki. Potomstwo Boże. Pamiętajcie, Izraelitą było się z urodzenia. Potomstwo Boże. W tym też chrześcijanki, chcąc dobrze wychować swoje dzieci i przyprowadzić je do Pana, mogą wziąć udział. Pomyślmy nad tym od tej strony. Poza tym apostoł Paweł w 1 do Koryntian, 7 rozdział, mówi do małżonków takie słowa: nie strąćcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie i postowi, tam powinno być. A potem znowu podejmijcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Ja sobie nie wyobrażam zamieszkania zdrowego mężczyzny z młodą, piękną kobietą w jednym domu, żeby ich szatan nie kusił, skoro mieliby nie współżyć. To jest wprost nakaz apostolski. Jaki apostoł miałby autorytet, żeby dać taki nakaz, gdyby rodzina pańska była pod tym względem rodziną dysfunkcyjną? Nie obawiajmy się tego powiedzieć wprost. Małżeństwo bez obcowania cielesnego jest małżeństwem dysfunkcyjnym. Nawet z punktu widzenia prawa kanonicznego Kościoła katolickiego. Uwaga, jeśli małżeństwo z sobą nie obcuje, może ulec, jak oni to mówią, nie rozwodowi, tylko unieważnieniu. Z punktu widzenia samego katolickiego prawa, małżeństwo Marii z Józefem mogło być unieważnione. Mogłoby być unieważnione. Kończąc, chciałbym powiedzieć kilka następujących rzeczy. Bracia i siostry, nie obawiajmy się mieć dzieci, jeśli widzimy, że radzimy sobie. Dla mnie osobiście niezwykłą zachętą jest to, kiedy kobiety i mężczyźni mające wiele dzieci podejmują pomimo tego trud służby, trud przychodzenia na zgromadzenia pańskie. Wszyscy patrzą, czemu wszyscy w tamtą stronę patrzycie? Oni dopiero troje mają, ale jeszcze chyba nie powiedzieli ostatniego słowa. Nie muszą 160 km i samochody w dzisiejszych czasach mamy. Słuchajcie, niech to będzie zachętą dla nas. Maria z Józefem byli naprawdę bardzo porządnymi ludźmi, którzy naprawdę bardzo pobożny sposób, solidny, traktowali Boże Słowo i swoje obowiązki. Naprawdę pod tym względem mogą być wspaniałym przykładem dla nas. Naprawdę. I naprawdę, z tego co ja widzę, obraz Marii, którą rysuje katolicyzm, jest raczej obrazem uwłaczającym jej czci. Mariusz? Będziesz jeszcze mówił o rodzinie pańskiej dalej? Będę jeszcze mówił, ale już nie dzisiaj. Będę mówił o cudzie w Kanie Galilejskiej, będę mówił o... Też i to, o czym dzisiaj Krzysiek wspomniał, kto jest moją prawdziwą matką i braćmi. Na dziś jest już bardzo późno, więc ja już na dzisiaj kończę. Życzę wiele roztropności. A jeśli dla kogoś Maria jest autorytetem, to niech pomyśli... wiem, że kiedyś to do mojej małżonki przemówiło. W jaki sposób... niech pomyśli o jej zaleceniu. Cokolwiek wam powie, czyńcie.
cokolwiek wam powie Pan Jezus, to czyńcie. Nie słuchajcie tego, co mówią inni. Skupmy się raczej na Jego świętym Słowie. Bo prawdziwa wiara jest ze słuchania Słowa Chrystusowego, jak mówi list do Rzymian. A z ludzkich podań i tradycji, z ludzkich rozważań, z ludzkiej logiki, z nauki, rodzi się wiara nieprawdziwa. Zabobon. Dziękuję.